Tutaj autorom nie poszło, bo dali nierozwiązywalne zadanie. To znaczy nierozwiązywalne, jeśli będziemy traktować ten obrazek dosłownie. Żeby móc je rozwiązać, muszę potraktować strażaka po pierwsze punktowo, a po drugie przyjąć, że jego środek masy jest nie tu, gdzie na przeszkodniczym rysunku, a tu, w połowie długości drabiny. Traktuję strażaka punktowo, jego środek masy jest w połowie długości drabiny. No to co? Obrazek jest, to teraz wszystkie siły. I siły będę rysował tak, żeby się równoważyły i w kierunku poziomym, i w kierunku pionowym, tak? Bo to się nie rusza. Znaczy nie wykonuje ruchu postępowego. I nie wykonuje też ruchu obrotowego. To się, mogłem sobie wyobrazić, że tu jest oś obrotu w tym miejscu. No i ta drabina się nie obraca. Po prostu trzyma ten kąt i tyle. Wygodniej będzie z punktu widzenia tego zdania, jako potencjalną oś obrotu wybrać sobie to. Wokół tej osi obrotu też nie ma ruchu obrotowego. Więc wypadkowo momentów sił względem tej osi obrotu musi być 0. No to malujemy. To będzie ciężar drabiny. To będzie ciężar strażaka, trochę większy, bo on ma więcej kilów. Tu nie ma tarcia, drabina opiera się o ścianę, więc naciska na nią. I to będzie siła nacisku na ścianę, ze strony drabiny. No i teraz trzecia zasada dynamiki, że jeśli drabina naciska na ścianę, to ściana odpowiada siłą reakcji, siłą sprężystości podłoża. I ta siła już działa na drabinę. Ten sam kierunek, ta sama wartość, przeciwny zwrot. Dobra, zostawię to tak na chwilę, bo tutaj jeszcze wypadałoby narysować siłę nacisku na podłoże. No i nacisk na podłoże będzie równy sumie tych dwóch sił, oczywiście. No to gdzieś tyle, powiedzmy. No jakoś tak. Siła nacisku na podłoże, no i siła sprężystości podłoża. Siła reakcji znowu, działająca już na drabinę. Znowu akcja, reakcja. I teraz już mam zadbane o to, żeby siły działające w kierunku pionowym się równoważyły na drabinę. Na, właściwie na układ drabina-strażak, ale traktuję je jako jedną całość. Na ten układ działają dwie siły w dół, siły ciężkości i siła sprężystości podłoża w górę, one się równoważą. Mógłbym sobie zapisać, że FS jest równe to, dodać to. I może zapiszę w dalszej części zadania. Problem mam z kierunkiem poziomym, bo w kierunku poziomym póki co narysowałem tylko jedną siłę działającą na ten układ. Siłę sprężystości ze strony ściany, siłę reakcji ze strony ściany. Potrzebuję siły, która będzie działać w drugą stronę. No i to pewnie będzie siła tarcia, bo tu jest tarcie. To sobie ją narysuję. I to tarcie musi być równe tej sile sprężystości ze strony ściany, bo inaczej drabina by się ruszała w lewo albo w prawo. No dobra, ruch postępowy wykluczony. Teraz trzeba zadbać o to, żeby nie było ruchu obrotowego. Czyli żeby nie było obrotu wokół jakiejkolwiek potencjalnej osi obrotu, na przykład wokół tej osi. A to znaczy, że moment tego ciężaru dodać moment tego ciężaru musi być równy momentowi tej siły sprężystości ze strony ściany. No dobra, ale zanim o tych momentach, to zapiszę to, co już teraz widzę. Widzę, że siła sprężystości, ale ta tutaj ze strony ściany, jakoś by to trzeba oznaczyć, to będzie się nazywać FS1O i tyle. Nie będę tego używał chyba. FS to będzie tarcie. Co do wartości, te siły muszą się równoważyć. No i mogę też sobie napisać, że ciężar strażaka dodać ciężar drabiny to jest dokładnie siła nacisku na podłoże, a więc no jednak użyję tej siły FS1, siła prężystości 1, czy tam siła reakcji ze strony podłoża, zwał jak zwał. Wartości sił działających na drabinę, no to umiem od razu policzyć, bo to jest mg dodać mg, czyli suma mas wielkiego. Oczywista oczywistość. Problem będzie z siłą tarcia. Nie ma żadnego współczynnika tarcia. Chyba będę musiał skupić się na wyliczeniu tej siły sprężystości ze strony ściany. Jak ją wyliczę, to będę wiedział, że siła tarcia wynosi dokładnie tyle.
Jakim cudem ją wyliczę? No z równowagi momentów sił. Te dwie siły usiłują wywołać obrót drabiny w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Z kolei ta siła usiłuje wywołać obrót drabiny w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i ich, powiedzmy, wkłady muszą być takie same, bo w ogóle nie ma obrotu. Bardziej uczenie mówiąc, wypadkowy moment tych trzech sił musi być zerem. No to napiszę sobie, że moment siły sprężystości musi być równoważony przez moment siły ciężkości strażaka i moment siły ciężkości drabiny. Dobra, teraz takie przypomnienie dla zielonych. Moment siły to wektor. Ramię siły, czyli odległość punktu przyłożenia siły do osi obrotu, razy ta siła. Sama wartość to jest wartość ramienia, czyli po prostu jego długość, wartość siły, czyli jej wartość. I sinus kąta między tymi wektorami. No dobra, to zaznaczę sobie. Siły mam zaznaczone, zaznaczę sobie ramiona tych sił. No jak gówno widać. To będzie R1, ramię pierwszej siły. Tu będzie R2, no tu będzie R3, no nie chce mi się rysować. Widać, o co chodzi, nie? Albo dobra, narysuję jeszcze to R3. Jakimś ładnym kolorem. No to nie będzie dobrze widoczne. Dobra, jak wszystko, to wszystko. Czarną kreską zaznaczę jeszcze kierunek tych ramion. On jest oczywiście taki sam i taki jak kierunek wyznaczony przez drabinę. Dobra, i teraz narysuję kąt między siłą sprężystości ze strony ściany i ramieniem tej siły i to nie jest ten kąt, kurwa mać. To jest ten kąt. Tutaj tak samo. To jest kąt między R2 i QS. Teraz co do tych kątów. Parę pomocniczych kresek. To jest kierunek prostopadły do drabiny. Równoległy. Prostopadły. Prostopadły. Tutaj są dwie drogi. Mogę zauważyć, że właściwie tylko prostopadłe do ramienia składowe tych sił się liczą i wyliczyć sobie składowe i brać tylko właściwą składową do rachunków, ale mogę brać całą siłę i sinus kąta między siłą i ramieniem. I ja zrobię to podejście. Całą siłę, sinus kąta. Zaznaczę sobie kąt, na którym będę się skupiał. To będzie kąt alfa, to tutaj. I ten kąt alfa będzie powtórzony tutaj. I tutaj. I tutaj też. No i w tym wektorku tak samo, nie będę go rozpatrywał, bo ten dolny ciężar się załatwi tak samo jak ten górny. Tylko ramię będzie miał inne. Tutaj ramię wynosi L3, a tu ramię wynosi L2. No tutaj ramię wynosi całe L. Kurwa, mać więcej szkody niż pożytku z takiego obrazka. Narysuję to jeszcze raz. Będzie może przejrzyściej. Połowa. I teraz kąt, który oznaczę sobie alfą. Przepiszę sobie i rozpiszę w następnej linijce te momenty sił. Wartość momentu siły to będzie wartość ramienia razy wartość siły razy sinus kąta między tymi dwoma wektorami. Sinus kąta między nimi to sinus tego tutaj całego. A to całe to jak widać to jest 90 dodać alfa. Strażak R2 ku strażaka i sinus całego tego kąta. Tu zaznaczyłem. Ale cały ten kąt to, tu jest kąt prosty, tu jest kąt prosty bez alfa, czyli właściwie to jest 180 odjąć alfa. No i dodać. Ups, tu jest R1. I też 180 odjąć alfa. To już teraz pokażę na przykładzie tego fioletowego wektora, o co mi lata z tym kątem. Gdyby fioletowy wektor był o tak, to powiedziałbym, że kąt między nim a jego ramieniem jest 0 stopni. Gdyby był o tak, to by było powiedzmy 30 stopni, 45 stopni, 90 stopni, a teraz już mamy 90 plus coś tam.
Nie? Tak samo na przykładzie tego niebieskiego. Gdyby kierunek niebieskiego wektora był taki, to kąt między tym wektorem, tą siłą, a jej ramieniem byłby 0 stopni. Teraz jest 30 stopni, teraz 45, teraz 60, teraz 90, a tu mamy 90 dodać coś tam. Nie? 90 plus alfa. Teraz sobie patrzę po wzorach redukcyjnych, co to właściwie jest 90 dodać alfa dla sinusa i 180 odjąć alfa. 90 dodać alfa daje kosinus. 180 odjąć alfa daje z powrotem sinus. Czyli mogę sobie to badziewie przepisać całe, zamieniając to na kosinus, a tu sinus, sinus zostanie. R3 to L. R2 to L drugich. Ciężar strażaka to masa strażaka razy g, no po prostu. I tu zostanie sinus alfa L trzecich. Tak, by the way, ja nie muszę tego robić z trygonometrii. Mógłbym to sobie zrobić z podobieństwa trójkątów, też by wyszło. Tyle, że skoro we wzorze na moment siły mamy jakiś tam sinus, jakaś trygonometria, no to robię to trygonometrycznie, żeby to rozwiązanie było możliwie uniwersalne. Dobra, i teraz czemu wcale ja się nie przejmuję tym, że nie znam tego kąta? Nie znam tu żadnego kąta. No bo nie muszę, bo mogę sobie, patrząc na ten trójkąt, albo na ten whatever, zauważyć, że sinus alfa da się wyrazić jako a przez l. I że kosinus alfa da się wyrazić jako h przez l. I że skoro to jest trójkąt prostokątny, no to stwierdzenia Pitagorasa to a to będzie pierwiastek z L kwadrat odjąć H kwadrat. Wszystko dane, wyrażone przez dane. To se tu popodstawiam. Kosinus alfa H przez L. Sinus alfa A przez L. A jest dane, nie będę go na razie rozpisywał. No, wyrażone przez dane, dane. Ponownie A przez L. L polecam. Przepiszę. Uwypuklam wspólny czynnik. Teraz za A podstawię to, co w wyniku stwierdzenia Pitagorasa przed chwilą. Ściągnę sobie to H jako H kwadrat pod znak pierwiastka, żeby nie było H w dwóch miejscach. Będzie to lepiej wyglądać. L kwadrat przez H kwadrat, tu zostanie jedynka. Rachunek jednostek wygląda w porządku, to sobie wezmę podstawie. Jeżeli ta drabina miała 12 metrów, 9,3 metra. Dobrze, tę masę podstawiłem. 5,72. Dobrze. No i karmię tym kalkulator. Tyle wynosi siła prężystości ze strony ściany, a więc też tarcie statyczne. No, dosyć trudne zadanie, a przeszkodniczy obrazek wcale nie ułatwiał rozwiązanie, bo mało, że był w złym miejscu narysowany środek masy, to jeszcze ciężko tutaj coś nanieść, bo gryzmoły jakieś, kolorki, pyra jakaś narysowana, czy co to ma być. No, no, także tego.